Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że pierwszy wypadek samochodowy z ofiarą śmiertelną odbył się w tym samym roku, w którym Matejko malował Unię Lubelską, a Mendelejew prezentował swój autorski układ okresowy pierwiastków? Tak, dokładnie w roku 1869. Mary Ward, będąca 42-letnią pisarką i naukowcem, postanowiła cieszyć się z uroków raczkującej w tamtych czasach motoryzacji. Rozwijając zawrotną prędkość, przez którą niestety zderzając się z nieruchomym elementem, wyleciała z kabiny, uderzając o ziemię i na koniec kręcając kark. Wszystko wydarzyło się 31 sierpnia 1869 roku. Pamiętajcie, jeździcie wolno i nie korcie jak Mary. I nie twórzcie tak szybkich filmów jak ja. Do widzenia.